9 do 12 lipca w Podrzeczu koło Gostynia odbyła się już po raz 8 wspaniała impreza dla miłośników historii militarnej, czyli Strefa Militarna. Organizatorami zlotu są pasjonaci historii skupieni w Stowarzyszeniu Historia Militaris z Gostynia. Strefa Militarna jest największym w Polsce zlotem grup rekonstrukcyjnych i historycznych pojazdów wojskowych zajmujących się XIX i XX wiekiem. W tym roku uczestniczyło około 1000 przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się odtwórstwem różnych epok, od średniowiecza po historię najnowszą. W zlocie uczestniczą także kolekcjonerzy, dla których impreza jest doskonałą okazją do zaprezentowania ich dorobku. O, kotku, taki malutki, no. No jedź. Nie chcesz? A ty nie chcesz? No i oczywiście fanów gry World of Tanks nie mogło w tym roku zabraknąć. Wargaming wraz z gamingową ciężarówką MGT-20 wypchaną komputerami dawał możliwość uczestnikom zlotu zagrania w grę World of Tanks oraz World of Warships. Wśród współpracowników społeczności World of Tanks byłem ja, czyli Faja, był również Mr. Omen oraz świetnie prowadzący konkursy dla graczy Nopran. Nie. Centurion to jest... 8 i 9. Centurion 1 to jest 8, Centurion 7, 1 to jest... Damy szansę? O, tam widzę, się ktoś zgłasza. Oczywiście wielu graczy zrobiło sobie z nami tak zwaną sweet focie. W programie Strefy Militarnej były inscenizacje, prezentacje pojazdów pancernych, pokazy kobiecej mody mundurowej, pokazy zwalczania czołgów i wiele, wiele innych atrakcji, jak na przykład zrobienie sobie sztucznej blizny. Pani Adrianna z jednej z grup rekonstrukcyjnych wymalowała mi taką bliznę. Na koniec zobaczcie jeszcze, jaka wspaniała była atmosfera w czasie tegorocznej strefy militarnej. Jeżeli tak się nagle.
Ale to jest moja.